całkiem sporo szału, trochę mniej many. Oj, tam jesteś zakopany. Atakujmy. To łapki. Sporo tych pajączków, co? Mi się wydaje, że na pułapki to jest troszkę za wcześnie jeszcze. Raczej bym to widział w ten sposób, żeby osłabiać. Ha. Tak. I taniec. Brakuje tak 19, żeby było. To by było coś, no ale niestety nie ma tak dobrze. Rąkę obronę. Chwytamy co nasze. O, kryształy. Szkoda, że nie runki. O, fajnie. Tak, tak w kulkę się zbijcie. Cię stanowili. Ciekawszy cel, taki łatwiejszy do ogarnięcia. Tak. Bijemy. Tutaj, no, zbijamy się w kulkę też. Gdyż oni nie mogą czarować. Tutaj, to, to i tak. Świetnie. Świetnie. To teraz 20 już jest. Ale to raczej tu ma bardziej sens. O, i są przeszkody, tylko takie miejsce dziwne. Ale nie narzekajmy. Trzeba nauczyć się z tym żyć. A tutaj to bym... Chociaż... Nie, nie chcę. Jeszcze poczekajcie. I... O! Dla jotunów to jest sama przyjemność, taki atak szerszeni. Osłonić. Dobrze, tracą czas. Dzisiaj trzeba przyznać, że ta przeszkoda nie jest wcale taka głupia, bo komputer jest na tyle głupi, że próbuję ją zniszczyć, chociaż wcale mu niczym ona nie przeszkadzała. Tutaj, owszem, rzucimy. Natomiast problem będzie z pułapkami tu i tu chyba bym dał. Jeszcze osłabimy. Żołnierze wycofają się na z góry upatrzone pozycje, takie bardziej strategiczne. O, fajnie. I jeszcze oni tu powinni wejść. A tych to ja raczej rozstrzelam. Tyle. Tylko czy już teraz powinienem to zacząć? Chyba tak. Bijemy. Tutaj obrona. I wycofujemy się. Może stańcie tutaj i... I cóż... strzelajmy tu. Aha, dobra. Ruka, strzał. Tutaj... O właśnie, może tym razem się uda. O właśnie, o czymś takim myślałem. Tak, żeby dla nich wektor ataku przebiegał tutaj, to wy staniecie tutaj. Boję się, że skręcą tak. Dobrze, zostaniecie tutaj. Właściwie mam już trochę szału, ale nie. Czekajmy. Dobrze. I jest. Fajnie. Rozstrzelać trzeba. No to nawet można będzie użyć. Aha, musimy poczekać. Niestety, nie ma tak łatwo. Tu, go. Nowa tura. Czy jest szansa, żeby w pułapkę wpadły?
Pewnie nie, gdyż zaatakują rój. Nie, to ja wolę... Aha, z magii nie mogę tego zabić, no. Aha, i nawet pułapki nie mogę postawić. Musiałbym z papierka tutaj ze zwoju. Nie, no to musimy to inaczej zabić. No właśnie strzało, bo... Aha, no czekam, kurczę. Nie jest dobrze z moją pamięcią. A jednak przeszli tutaj, ale to tam wiadomo. Kontratak to zabija. Jest nieźle, połowa. Mag runiczny. Co to mi dało? Aha, to było coś związanego z tym, że brałem runy. Tak, skuteczność wykorzystania run teraz będzie wynosiła 30%. Ciekawe. Najczęściej używane runy w pierwszych 10 rundach walki. Aż 603 razy. Nie zapomniałem ich użyć, to już jest coś. Rozwijamy się. Tu pamiętam, że było coś zakopane. Buty bojowe. Co to może być? Plus 1 do obrony, plus 3 do... procent do trafienia krytycznego, a ja? Ale to... To ja nie wiem, co jest lepsze. Macie jakiś pomysł? W sumie... Ale dobra, pochodźmy trochę w tym. Właściwie będę musiał pomału tym się zająć. Tak szczerze mówiąc, parę rzeczy takich powinienem mieć na swoim wyposażeniu. To... W ogóle teraz tak na spokojnie, przeszukajmy wszystko, pozbierajmy, na mapkę spójrzmy, może coś jest. Tym bardziej, że zanim się zregeneruje mana, to musi trochę potrwać. Dobra, ale tu może... spójrzmy na to z szerszej perspektywy, bo nie wiem, gdzie iść teraz. Stamtąd to ja chyba przyszedłem, więc... Więc... Tutaj? O, i złotko widzę. Okej. Coś jeszcze? Oddalam się od gwiazdki, czyli że gwiazdka jest po tej stronie. Widzę po drugiej stronie gwiazdkę. Tutaj. Tu jest mój statek, więc nie. Tu. Nie są to jakieś bardzo dla mnie istotne łupy, ale coś tu jeszcze jest. Stoją plecami do gwiazdki. A może to jest po drugiej stronie? Tu. No właśnie. Tak, to ja sobie mogę szukać. Dziękuję wszystkim za obejrzenie odcinka. W kolejnym myślę, że powalczymy.